Dziękuję. Przestraszyłam cię? Myślałam, że bardzo chcesz mnie zobaczyć. Chyba nie myślałaś, że będziesz mnie unikać. Nie unikam cię. To prawda. Czy ja cię w ogóle obchodzę? Wiem, że to niezręczna sytuacja. To dla ciebie krępujące? Myślałam, że nie masz wstydu. Nie okazałaś go, kiedy odebrałaś mi męża i zniszczyłaś życie. Chodź, nie przejmuj się nią. Na pewno ci ulżyło, kiedy się dowiedziałaś, że żyje. Jak nam wszystkim. To musiało być dla ciebie straszne. Na pewno miałaś wyrzuty sumienia. Chociaż nie. Ilu cudzych mężów od tamtej pory uwiodłaś? Dwóch? I urodziłaś dziecko. Nie powinnam się dziwić. Sumienie nigdy ci nie przeszkadzało w tym, żeby osiągnąć cel. Miałyśmy swoje problemy. Nie my, ty. Wykorzystujesz ludzi, a potem odtrącasz. Jeśli mówisz o moim małżeństwie z Tornem, jak śmiesz to nazywać małżeństwem? Nie masz pojęcia o wzajemnym oddaniu i miłości. Małżeństwo moje i Torna powinno trwać do końca naszego życia. Gdyby nie ty, mielibyśmy teraz dzieci. Nadal możecie żyć tak, jak planowaliście. O to właśnie chodzi. Myślisz, że wszystko wiesz, ale to nieprawda. Nie masz pojęcia, co mi ukradłaś. Nie odchodź. Zabrałaś to, co było w moim życiu najcenniejsze i nawet tego nie zatrzymałaś. Odrzuciłaś to. Na pewno to tak wyglądało. Tak było. Przez swój egoizm zniszczyłaś życie mojej córce. I nawet się nie obejrzałaś, żeby zobaczyć, do czego doprowadziłaś. Wszystko dobrze się skończyło. Dla ciebie. Powodujesz jedną katastrofę po drugiej. Kiedy coś jest nie tak, jesteś ofiarą. A kiedy zdobywasz to, co chcesz, uważasz, że tak miało być. Możesz myśleć, że wszystko jest w porządku, ale nie możesz wciąż tak postępować. Prędzej czy później też będziesz cierpiała. Cierpienie już poznałam. Ja nie tylko poznałam. Coś ci powiem. Jeśli istnieje na świecie sprawiedliwość, będziesz jeszcze bardzo cierpiała. Ladies. Jakiś problem? To twoja najnowsza ofiara? Miłej zabawy, stary. Pewnie to nie potrwa długo. Słucham? Pan wybaczy, ale właśnie wychodziłyśmy. Chodź, Macy.